jest, to jest. Wsia powinna być. Jedyne, czego nie ma, to mój skill. Ale to też się da naprawić. Mam taką nadzieję, szczerze wierzę. A w sumie jeszcze wezmę sobie to, wyrzucę tutaj. Tak, żeby widzieć czat taki właściwy, normalny. Przypomnij sobie, jak daleko? Nie tak daleko. Myślałem, że bardziej się cofnę po tym, jak ostatnio zderpiłem. Więc nie jest źle. Dobra, czy coś ważnego się zmieni? Inaczej, co ważnego ja tutaj mam właściwie? Zobaczmy. Łatwiej będzie tak. Zjeżdżam na sekundę, a czy mamy raczej 3 debuffy? Ty się uczysz. Plus jo, patra hama. Dobra, trochę kasy, ale niewiele. Z tych questów raczej nie mam czego zrobić. Co najmniej jednego z tych demonów mogę pobić. W analizie będą nowe demony, bo czemu nie? Idealne narzędzie, kiedy denerwuje mnie, że pokazują się rzeczy jako new. Jakieś nowe esencje? Jack-o-lantern. Agile nie brzmi źle. Potencjalnie. Cześć, samodajo. Chyba wsio ogarnięte w miarę. Mam tylko nadzieję przynajmniej, że niczego nie skopię magicznie. Albo niczym ważnym nie zapominam. Jedyne, o czym mogę zapominać, to to, że przeciwnicy już mają kantera i to może boleć. Cześć, Cylu. Tak jak ostatnio się o tym bardzo boleśnie zresztą przekonałem. Jeszcze tylko się wyleczę, bo widzę, że mam pełne HP. To wygląda, jakby nie były pełne z jakiegoś powodu. Dobra, to na siebie będę leczył. A jak nie będę się leczył, to lećmy do szkoły po raz kolejny. Tym razem postaram się nie umrzeć. Podkreślam, postaram się. Niestety nie mogę niczego obiecać. Nie oszukujmy się, SMT to gra, w której to czy akurat LNG mnie wyruchał do dupę czy nie, to od tego może sporo zależeć. Musimy jej pomóc, to już widzieliśmy, więc chcę skipnąć. Cześć, Sebastianie. Jakim miałem byłoby zrobienie występu 4 bile po Strength Agilach, po supportowe skille po Hamudo? Bo w SMT4 szansa na instant killer zależała od luck, prawda? Czy źle kojarzę teraz? Jeżeli źle kojarzę, to proszę mnie poprawić w tym momencie, bo bardzo kiepsko pamiętam SMT4. No gadaj. Dobra, spotkamy się z tą samą grupką jeszcze raz. Jeżeli znowu od niej umrę, to zacznę się martwić o stan samego siebie. Cześć, Piatku. Cześć, Son. Nie no, przecież to nie jest tak, że zaczną mnie krytować na śmierć, prawda? Prawda? Au, Raiden jest silny w tej części. Nawet jeżeli przynajmniej po części wynika to z różnicy poziomów, to i tak. Trochę silny jest. Dobra, już nauczyłem się, żeby nie bić fizycznie jak szasy. Dying Light to się fajnie gra i nie jest ani trochę zbugowany, co nie? Tak, ani odrobinkę. Cześć, Biki. Jak bijesz komuś fangbreaker, tak ci się liczy z was bardziej niż sęk. Czemu? Nie rozumiem tej logiki trochę. A. Czyli to nie było jego słabością. Hama też nie będzie żadnego z nich słabością chyba. Już zdążyłem zapomnieć, co sprawdzałem, czego nie.
Yep, Hama nie jest ich słabością. Chyba to przynajmniej Inkubusa dobije. I będę miał nadzieję, że nie wejdzie kiedy żaden. No dobrze. On miał pełny HP, by the way. No właśnie, zawsze się na tym łapię, że te demony, które są tak stricte kojarzone z jakimiś takimi chrześcijańskimi piekłami, nie piekłami, że one właśnie będą w ten... Że one właśnie będą... No, co jeden. Podatne na hamę, a to nie zawsze tak działa. Jezu Chryste. On jest odporny na hamę, ja znowu umrę. Wow! Jeden lekszasa, a tak nie gwałci. Dobra, jak to było, przynajmniej już wiem, czego nie używać, tak? Niezły początek streama. Ej, dokładnie taki sam jak koniec ostatniego. Jeżeli ktoś nie był na końcówce ostatniego streama, to właśnie ma wspaniałą powtórkę z rozrywki. Powtórkę, której absolutnie nie chciałem widzieć na oczy, ale... to już inna sprawa. Dobra, skipowanie kascenek po raz drugi dzisiaj. Co do tego, że DL2 jest długi... Podejrzewam, że tak jest zwykle. Zależy, czy ktoś robi wszystko, co się da, czy po prostu chce przejść fabułę od początku do końca. Bo samo przechodzenie fabuły nie jest jakieś super długie. No tylko wiadomo, w jakichś tam aktywności pobocznych jest tak dużo, że naprawdę można spędzić ładnych kilkadziesiąt godzin. Understood. Why do you hesitate? Teraz masz dostęp do typowo szkołośredniej lokacji w każdym momencie. W pewnym sensie. Nie żeby to jakoś wiele zmieniało, biorąc pod uwagę, jak dużo rzeczy się tutaj dzieje. Dobra, posłuchajcie mnie uważnie. Ja się nie dam tak szkalować. Pobijecie. Rozumiesz to? Pobijecie. Dokładnie ciebie. Chwilę później Jacko Lantern umiera. No dobra, nie tym razem. O, zbierę. Oh my. Oh my. No i co ja mam zrobić? Jak ja mam zrobić? Najgorsze jest to, że nie do końca pamiętam, co jest ich słabościami, tak naprawdę. Wiesz, co sprawdzę, coś głupiego. Ajej. Ajej. Tak wam powiem, że to jest straszna i niepowetowana strata. Po prostu nie wiem, jak ja się potem podniosę. Ale Magatsuki użyte. Ajajaj. No po prostu... Ale mnie skrytowali. No ja przynajmniej mam chwilę, żeby się pozbyć tego... kurwy syna jednego. Tak, jestem desperowany. Proszę mnie nie kwestionować w tym momencie. To jedyne, o co proszę. Proste. Będzie spał dalej, czy jeszcze? A, już. Jeszcze śpi, o. Czy skończyły mnie od razu po tym, jak stał? Nie. Idealnie. W dzisiejszym odcinku efekty statusowe w SMT działają i robią robotę. Czy na pewno moje SMT? Za mnie sekundy. O. Dobra, mam już kolejny czar do GJ1. Wiecie co wam powiem?
Tak, 100% tak seryjnie ironicznie? Zapiszę sobie teraz. Bo trochę za bardzo ten przecież się zaczął od samego początku. Znaczy, też kwestia tego, że w SMT bardzo często jest tak, że efekty stasowe po prostu nie działają na co trudniejszych przeciwników, a tutaj to tak nie do końca działa. Denowo nie pozwala włączyć DL2 więcej niż 5 razy na dzień. Również twórcy gier. Dlaczego piracą nasze gry? Nie rozumiem. W każdym razie, w szkole w tej chwili jest od zajobu różnych kryształów, które będą nam blokować drogę na przeróżne sposoby. Powiedzcie, że ja nie zapamiętam, czy tak głupiego jak powrót i nie zapisanie, bo coś mnie strzeli. I grani nie mamy sposobu, żeby je zniszczyć, więc musimy je obchodzić w ten czy inny sposób. Tu widzę Andrasa. Generalnie wszystkie walki tutaj są, powiedzmy, oskryptowane, więc to nie jest tak, że może... Urywa! Więc to nie jest tak, że możemy na przykład dostać się darmową turę za to, że wcześniej zaatakujemy niż przeciwnik. On jest podatny na buffu, którego do cholery nie mam. Wniosek jest prosty. Mam 10 itemów. A gemy są czarami na poziomie dying, czyli trzeciego tieru, więc... Dobra. Chciałbym jak najszybciej zabić tak szasę. Całą resztą nie muszę się aż tak przejmować. Coś czuję, że jeszcze jeden agent pójdzie. Dobra, od razu lepiej. Nie wiem, czy to ma. Jest! Jedną turę. Cześć, Oksaj. Jak to możliwe? No, this cannot be! Za każdym razem. Dobra, jeżeli dobrze kojarzę, to jest jedyne przejście, którym możemy teraz przejść, więc korzystajmy z niego. Jeżeli przez połę findów. Nie mam DLC-ka. Więc nie, nie mogę. Your reputation precedes you, young man. Jestem. I am Hayataro, currently assigned to support Sire Yuzuru. Good, you're here. This is Hayataro, a sacred beast of battle. Yuzuru, mamy tu poważną robotę, nie wyprowadzaj psa na spacer. Assisting us with the mission. I must say, their barbarity truly knows. Wszystkie findy są z DLC-ka. Yes, they've proven they truly are shameless. It seems they've attacked a number of students, even kidnapping some of them. I hope Miyazu is safe. The current plan is for Hayataro and I to search this area for students. I'll ask that you do the same elsewhere, so we can cover more ground. Dazai should be somewhere giving his demon summoning program its first real trial. Ciekawe, dokąd to może zmierzać. Let's give it our all for the sakes of our classmates. Jestem pewien, że Dazai nie będzie miał żadnych problemów w związku ze swoim brakiem doświadczenia. Either way, tutaj na górę też możemy przejść o pół piętra, więc efektywnie nie możemy. Co i zaraz na mnie wypadnie z moje życie? Znaczy nawet nie wypadnie, stoi sobie bardzo wcześniej kulturalnie. Rzuciłbym na item na DLC. To nie jest tak, że mnie nie stać, to bardziej jest kwestia, że średnio czuję potrzebę posiadania go. I jakoś nie śpieszy mi się do robienia tego typu rzeczy. Bo wiem, że musiałbym pewnie sporo grindować, a im mniej grindowania, tym lepiej. Oni. Czego słowo się nie było z jego przypadkiem?
Jakie mam wrażenie? Yep. Zio. Czyjeś pieniądze łatwiej wydać. Z jednej strony, tak. Z drugiej strony to wciąż jest na zasadzie, że nie do końca by mi się chciało, nawet gdybym to miał. Potężny resist. Czy tam do niego zabić w jedną turę? Może, ale to bardzo może. Może? Nice. Bez niego powinno być dużo łatwiej. Powiedziałem coś. Kiedy mówiłem dużo łatwiej, nie miałem na myśli zabijesz mnie, tylko że poradzę sobie z tobą, okej? Nie podoba mi się to, co widzę. Nie będę kłamał. Bardzo mi się nie podoba to, co widzę. Umrę, prawda? Ja póki co umrze ten. Póki co Hypixie nie umrze. To tego Nista przeżyje. Nigdy nie grałem w tak łatwą grę. Wszystko wykalkulatorowane. W mojej małej kalkulatorowej głowie. Najgorsze jest to, że tak naprawdę, żeby sensownie się leczyć, musimy za każdym razem wracać do tego, do save pointa, przynajmniej na tym etapie. Więc będę musiał to, podejrzane, robić mnie regularnie. Wyleczmy się. Plus jeszcze problemem będzie to, że to trochę kosztuje, a tutaj nie dostajemy żadnych relikwii ani nic w ten deseń. Więc z tym będzie też problem. Ojciec dyskutuje ładnie z autokonsultantem Orange. Czemu teraz wszędzie są autokonsultanci? Zatrudniliby biednych studentów. Trzymają demonów z leczeniem w stoku. Nie do końca. Przez to, jak idiotycznie wysokie są mana kosty w SMT5. Mój Pyrojack w tej chwili miał 35 many, czyli efektywnie na 2 Agilo jeszcze. Ja głównie po to się cofnąłem tak naprawdę, a nie dlatego, że potrzebowałem odnowić sobie HP-ki. Bo jakieś tam przedmioty leczące HP-ki, czy coś ten deseń jak najbardziej miałem, tak? Tutaj mi chodziło w 100% o to, żeby się cofnąć po wyleczenie many, a nie po wyleczenie HP-ków. No niestety, spele same w sobie kosztują dużo. Żeby nie skłamać, Jacko Lanterna. Agilao 15, Maragi 11. Niby to 11 nie jest aż tak dużo, ale zwróćcie uwagę, że on ma Affinity plus 5, tak? Czesywe. Czajeta to Kirin. Chyba nie. Chyba. Głowy nie dam. Bo w sumie nie zagłębiałem się jakoś w to bardzo mocno specjalnie. Dobra, tutaj możemy wejść na górę, ale mamy jednocześnie jeszcze dwie inne odnogi, które możemy sprawdzić. Prosto i w prawo. Słyszałem chicho. Cześć, Jack Frostie. Czym mam się zająć? Oh my. Oh my. Tak się boję. Czy nowa czapka... Czy jest nowa? Przywoływanie demonów z kompendium jest za drogie. Tanie nie jest, z tym się zgodzę. Czemu nie miał pieść turę? Ale też są od tego premierate, tak? Żeby było taniej. Jezu Chryste! Przestań się nie bić protagonistę. Mamy tu... Bardzo łatwo łatwą nazwę demona do wymówienia. Mananangal.
I na pewno mi się uda ją zabić. Prawda? Nie jest aż źle. Tylko teraz mieć nadzieję, że ona nie jest odporna na ogień, bo się wyjebie. Cicho, skurwysyny. Dla swojego własnego bezpieczeństwa się wyleczę. Dobra. Ja już się uda odjąć, to jest ważne. Wszyscy biją protagonistę. Gdybym się nie wyleczył, to mógłbym w tej chwili nie żyć. Dobra. Dajemy radę, na szczęście. Jakoś. To jest pierwszy poziom. Standardowy punkt do siły. O nie, on jest silny, tylko nie to! Nie wspomnieliśmy jeszcze o małym Jeffrostowi. Kto tej pary można leczyć? I robi to absolutnie za darmo. Więc tak jak wcześniej mówiłem, że na tamten moment nie mieliśmy możliwości innego leczenia się. Tak teraz już jak najbardziej taką możliwość mamy. Tutaj nie wejdziemy na górę. Wiecie co, podbiegnę tylko, żeby było widać, że nie wejdziemy. To jest ta odnoga i tu jeszcze nie byliśmy. Tutaj też coś chyba będzie. Zazwyczaj w tych ślepych zaułkach coś jest. Na przykład kolejny jak szansa. A to nie bi. Dwie lekcja. Oj. Oj, mate. I co gorsze. Nie mam już nic, co mogłoby im pomóc, jeżeli chodzi o uspianie. No dobra. Przynajmniej jednego lekszasę, żeby zabić, to jakoś to. Jakoś to pójdzie wtedy. Pixie ma szansę teoretycznie przynajmniej z Hamy zabić Andreasa. Nie tym razem niestety. Ma za dużo spadaczeń. Kurwa! Jeżeli umrę w tej turze, to poczuję się wyjebany przez NG. No dobra. Jeżeli tak chcemy się bawić, to ja to jak najbardziej rozumiem. Też tak umiem. Nie zrobię tego. Chciałem z początku użyć Anamasy na tego, który ma więcej HP, a ten zamiast sobie sprawia, że dostanę konto po pysku i umrę. Ostatnia szara komórka uratowała mnie przed kolejnym game overem dzisiaj. Na szczęście counter działa tylko na ataki fizyczne, więc innymi atakami mogę go szczuć do woli. Właśnie wydaje mi się, że to jest jedna z tych nielicznych walk, gdzie rzeczywiście jeden demon ma słabość, a drugi ją anuluje. Bo zazwyczaj to bardziej jest na zasadzie, że jeden ma słabość, drugi rezistuje, albo mają wspólne słabości. Dobra, wróćmy się. Korzystajmy z Jacka Frosta, póki jest. Też nie jest tak, że to jest to w jakikolwiek sposób ograniczone, więc możemy do niego przychodzić, jak tylko będziemy mieli jakąkolwiek tę potrzebę. Straciliśmy jeden many, słuchaj, weź mi wylecz. Tutaj na górę nie przejdziemy. Tutaj też nie przejdziemy. Na szczęście jest oznaczone ładnie. Tutaj pewnie coś będzie. To jest tylko wejście na górę. Na dach nie wyjdziemy. Weź się Kyoji. Czemu klipuje?
Czy on klipuje z czymś tam, czy mi się wydaje? Nie. Tak, boję się własną dupę, idę zapisać. Wolałbym, żeby zamiast tego Jacka Frosta był punkt zapisu pod tym względem akurat, że z racji tego, że trochę niebezpiecznie się czuję, to jednak preferuję częstsze zapisy tutaj. A tak, to muszę wracać tutaj. Na szczęście powrot nie sprawia, że przeciwnicy się spawnują, więc o tyle dobrze. Jasne, można sobie mówić, że ale przez to nie mogę grindować na przeciwnikach. Naprawdę nie jest to coś, co mnie jakoś bardzo mocno rusza, szczerze mówiąc. Dobra. Ale to wracajmy na górę. Zastanawiając się oczywiście po drodze, gdzie mnie jeszcze nie było. Czy ja mogę go w ogóle odesłać? Nie. Mogę z nim tylko pogadać. Myślałem, że mogę zrobić coś na zasadzie, pogadam z nim i odeślę go w bezpieczne miejsce. Ale najwyraźniej lepiej, żeby sobie tutaj stali i wydaje się, żeby ktoś ich zaatakował. Tak to działa. Dobra, to wracajmy na górę. Na górę, nie na dół. I tu byłem... Nie byłem w tę stronę jeszcze. A tutaj mamy... Dozaję. Oh, it's you. Nearly gave me a heart attack there. Jeżeli chcesz walczyć w obronie ludzi, to nie możesz bać się takich rzeczy. Kinda. Like that honor student, Atsuta? Now he is impressive. Went right up to those demons, no sweat. And then you got me. And it's because I couldn't get it together. And all the students... Nie obwiniaj się aż tak. Like some dropout like me could ever do that kind of stuff. Dyskutuję z Ojcem 20 minut, że nie można podłączyć Netflixa pod mój telewizor, bo już jest urządzeń jest na max, za więcej byś fagier płacił. Czasem to już tak bywa, że niektórym się wydaje, że wiedzą absolutnie w 100% lepiej, nawet jeżeli nie wiedzą. Znacznie lepiej jest, jeżeli taka osoba przynajmniej powie, że dobra, ja się na tym nie znam, możesz mieć rację. A nie, słuchaj, ja wiem lepiej. It may be unfortunate, but there's no forcing someone to fight. Furthermore, his fears are well grounded. Nie, co ty gadasz? The demon summoning program takes a toll on the human soul. The more one interacts with demons, the closer one grows to being like the demons themselves. Jak to było, jeżeli patrzysz w otchłań? When a human's nature becomes closer to that of demons, they find themselves more concerned with the affairs of the ethereal realm than those of the earthly realm. Thus, his fears are well grounded. Even if he does not know the truth, his instinctual reaction is entirely natural. Cieszę się, że mówią na to rychu w czas i w ogóle. We must leave him be for now. If he feels unfit for his duty, then it falls to us to see it through. Też inna sprawa, że nie do końca jesteśmy w położeniu, w którym zrobiłoby to jakąś super wielką różnicę. Akurat filmy z Bornem były całkiem spoko. Przynajmniej na tyle, na ile je pamiętam. Przy czym oglądałem je jakieś 100 lat temu, więc mogłem zapomnieć od tego czasu. Shikio 3 razy 2. Ale dostanę mudu na pysk protagonistą. Dajecie, bierze was. Nie, zbieram magasuki. Jeszcze lepiej. No dobra. On jest pewnie na hamę. Oni pewnie na Adi. Kiedy wszedł? Nice. Czy wy tak na kurwa serio? Czemu tego mnie dzisiaj aż tak nienawidzi? Jest kurwa. Mam nadzieję, że zdaje się sobie sprawę, że ja dosłownie w tej turze umrę.
Nie spodziewałem się absolutnie niczego innego tych chujów. Czy jest to wytłumaczenie, dlaczego rozwiązanie Loic Kerszerek są takie, nie inne? Czy ja wiem? Biorąc pod uwagę, że na ścieżkach Loic nie jest tak, że nie używamy demonów ani nic takiego, ani aplikacji, to wydaje mi się, że to jest trochę średni argument. Bo jest tutaj mowa o samym użytkowaniu tego, a nie o tym, że jakieś używanie konkretnych demonów czy coś w tym deseń. Madness Needle. W dodatku, no wiadomo, kanonicznie pewnie można powiedzieć, że jeżeli idzie się w stronę ścieżki chaosu, to używa się bardziej chaosowych demonów, tak? Więc one mogą wpływać ideologicznie. Ale równie dobrze z punktu widzenia czysto gameplayowego gracz może używać dowolnych demonów, tak? Więc to też nie powinno wywierać takiego wpływu. Trzeba być konkretnego alignmentu. No właśnie nie trzeba, o to chodzi. Bo gdyby trzeba było, to sprawa by wyglądała zauważalnie inaczej. A tak to. Jeszcze to wiadomo, zależy od gry, tak? Bo na przykład w takim Saint Journey, jeżeli mamy demon tego samego alignmentu, to dostajemy bonusy koopowe, tak? Nie wiem, czy któryś z tych bardzo, ale to bardzo starszych SMT typu dwójka czy jedynka nie miały tak, że trzeba było być jakiegoś alignmentu, żeby mieć przynajmniej część demonów. Na pewno ekwipunek był alignment exclusive, ale demony? Nie jestem pewien. Było komuś dokuczać. Sorry, please don't hurt me. O, teraz to przepraszam. O. Are you serious? You're really trying that with me? After it never worked when I said it to you. When you were punching me, kicking me, destroying my stuff. Now you understand? Please don't hurt me. I. Nie robić fuzji z ludzi najlepiej. Slap the bitch. I'm so sorry. I wish I could have done something before it got to be so bad. You're not the one who needs to feel sorry, Tao. You did enough. Simply by reaching out to me. I was the one who pushed you away. You don't deserve to be dragged into all this. Ona jeszcze nie wie, że ta i tak jest to rozmieszana. All this hatred. I know you don't want this, Sahori. Don't hurt anyone else. Don't hurt them. Returning the favor. The only thing I did wrong was put up with their abuse for as long as I did. All that did was make them hurt me more. A Facebook się obudził idealnie. I hate them so much. So I'm going to give them exactly what they deserve. Buta w twarz? Drop dead. Oh. To była bardziej maska w brzuch niż but w twarz. Serves you right. Poor Sahori. Another pitiable lamb laid on God's altar. Another arbitrary sacrifice. You need all.
pathetic. Ooh. Nie można było tak podarzyć. Ewidentnie nie można było. Oh well. Dobra, dobra, co chodzi. Na szczęście my jesteśmy nieco twardsi niż by się wydawało. Jest to, że wylądowaliśmy na ścianie, zrobiło nam tylko tyle, że to boli. I want to save Sahori too. If I can just talk to her again, I'm sure I can get through to her. Tak samo jak tym razem, co? We aim to kill Lamu and save that girl. Her holiness's power could boost our odds on both counts. Pytanie, czy to nie będzie po prostu misja eskortowa? Ale dobra, niech pójdzie z nami. Co może pójść nie tak? Jeżeli wasza odpowiedź było wszystko, to macie rację. Jak nie porozmawiam, to na pewno sobie odpuści. Naruto lubi to. To Chnojutsu zawsze silne. W każdym razie trafiam do nowej strefy. Z powrotem w Krainie Cieni. Hawkinga nie ma w tej części. Nie kojarzę tak z głowy. W DLC-kach go nie ma, przynajmniej na razie. A w grze też jako taką... Mam ochotę powiedzieć, że ktoś związany albo jakoś odnoszący się był, ale... Hey there, stranger! Long time no see, huh? Kopę lat. Nie tęskniłem. Oh, so your friends got nabbed by the demons. I was actually just about to check this place out. You want me to come with you, huh? Czy mogę odpowiedzieć, nie? Tak, też sądziłem. Stay alert. Znaleźliśmy nowy flayline, ten North Isle. Skorzystam sobie z okazji i bardzo szybko zapiszę. Zgaduję, że Sylwia jest bardzo niepocieszona tym, że z powrotem będziemy nam towarzyszyć na Manozako. Nice work. Parę dżemów. Best of luck. A przez parę mam na myśli po 3 każdego. Jest coś nowego do kupienia. Czy czymś nowym są esencje? Nie tylko. Smokebole. Jeden przynajmniej się przyda. Zupdate'uję sobie jeszcze 7 pnerów. Dżemów raczej nie będę kupował. Tak długo jak mam wykopowane dampnery, to powinno być ok. Dżemy są dużo lepsze, kiedy gramy postacią pod magię, bo zadają też wtedy więcej. Parę esencji. Generalnie esencji praktycznie nigdy nie kupuję, powiem szczerze. Nie czuję takiej potrzeby. Dobra, dostałem poziom. Wątpię, żeby to coś zmieniło w kwestii jakich demonów możemy używać, ale zerknę. Specjalny najbliższy jest na 29. Na 40 jest kompletnie nie wiadomo kto to.
Dużo bardziej ciekawe jest, jakich demonów się robi. Mamy Jack-o-lanterna, mamy miśka, mamy poltergeista i mamy coś, co wygląda jak Mushu Wu. Leczenie tej Nipel. Znaczy, no nie oszukujmy się, to jest głównie po to, żeby marnować tury bossom, kiedy akurat Seika żylowo zbierają Magasuchi, no. Essence Fusion... Jakie nowe esencje? Żadne, ciekawe! Jej! To jeszcze raz tylko wrócę szybko. Czy jest coś na 21? Makami... Ech. Mam Hamę, ale to najlepsze, co mogę o nim powiedzieć. Najbliższe, co pewnie będę chciał, to Ameno Uzume. Przy czym do tego też jeszcze potrzebuję jednego poziomu. Ale nawet mogę studiować z tego, co mam, więc nieźle. Może Fortunę po prostu przeruję, ale to się jeszcze zobaczę. Na razie sobie po prostu idziemy. Dobra. Ekipę mam taką jak chcę. Czas zwiedzać nową lokację. Zacznijmy od tego, że tu jest skrzynka do wybrania i pewnie gdzieś w pobliżu Miman będzie. To, że wykupiliśmy sobie lokacje Mimanów w poprzedniej lokacji, absolutnie nie oznacza, że będziemy je też widzieć tutaj, żeby nie było. Na każdą lokację trzeba będzie wykupywać je osobno, niestety. Na czym był wzorowany Gustaw? Powiem szczerze, nie wiem. Nie kojarzę też. Czy gdzieś ktoś widzi jakiegoś Mimana? Nie? Doskonale. Co, jakiś większy tęgu niż Kurame? Wolałbym ich nie spotykać, przynajmniej na chwilę obecną. To już za Mimany dostajemy 6 glory zamiast 5, które wcześniej były. Nie będę narzekał. Absolutnie nie będę narzekał. Tam widzę kolejną skrzynkę. Tu natomiast. Hej, Tato. Oh, sire. Are you pursuing the kidnapped students as well? Tak. Jak najbardziej. We were holding the line, but they made off with the students after a diversionary tactic. Yuzuru! Did you see who took them? Jakiś maskowaty demon. Looked like agents of chaos. Werewolves and avian creatures swept through the area and took off with everyone. Tego generalnie za często nie widuję w SMT. They got Miyasu too. Oj. No. Atheist level SP2. Your Holiness, have no fear. Sire Yuzuru and I shall track down the missing students. Pierwsze dwie persony nie istnieją, więc nie ma o czym gadać. Przepraszam, musiałem. We can talk motives later. Right now there are people who need help. If you find any victims, please aid them however you can. Jasne, o ile znajdziemy kogokolwiek, kto jeszcze żyje. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy w świecie demonów, to przeżycie tu nie jest oczywiste. Nawet jeżeli są demony, które powiedzmy są trochę bardziej pozytywnie nastawione do ludzi. I've started picking up some vital signs nearby. It's possible that those are the kidnapped students. Let's investigate those readings carefully. Dobrze wiedzieć, że masz taką funkcję. Thanks to Bethel's repairs, my functions have since been restored. I can now support you to the fullest. Regardless, we should move on. W każdym razie od tej pory na mapie będziemy mieli pozaznaczane te miejsca, gdzie możemy znaleźć naszych kolegów ze szkoły. Jest to o tyle wygodne, że nie są oni w jakichś super oczywistych miejscach, tak? Więc na pewno będzie łatwiej ich tak szukać.
A biorąc pod uwagę, że z każdą lokacją ta gra staje się coraz trudniejszą platformówką, to naprawdę będzie to pomagać. I nie, to nie jest tak, że ja sobie jakoś tylko kompletnie dla żartów śmieszkuję czy coś. Naprawdę będzie źle. Czy da się tu doskoczyć po tę skrzynkę? Boję się próbować trochę. Wiedziałem. Ja wiedziałem, że to się stanie. Byłem pewien, że to się stanie. Nie umiem. Nie umiem w platformowanie 3D generalnie. Zawsze perspektywa mi się mocno myli i przez to nie jestem w stanie wymierzyć dokładnie, czy to już, czy jeszcze nie. Jest powód, dla którego generalnie, jeżeli gram w platformówki, to praktycznie tylko i wyłącznie w 2D. I to jest dokładnie ten powód. I co, tutaj mówi się full pizdeczka. Okej, Jezus. Coś godnego uwagi? Esencja fortuny. Nice. Słyszę cicho. Te chcą mnie pobić. A, to ja pobiję ich! Aba i nie pobiję, bo nie mam nic lodowego. Więc to będzie trochę mniej przyjemne. To nic nie mamy specjalnego. Na pewno nie będę Jack O'Lanternem używał ognia z pewnych oczywistych powodów. Czy Mamudo... Mamudo wejdzie normalnie. Znaczy nie dobrze, ale normalnie. Uśpa! Unlucky. Bardzo nie. Boże, jeszcze nie krytło. Wspieramy magasuchy. Czy jest szansa, że zabiję ich w tę turę? Raczej nie jest jakaś super duża, ale istnieć istnieje, to na pewno. Nie krytło. Miejmy nadzieję, że nie pójdzie Agila od to tak, bo będę smutny. This is fine. Jack O'Lantern jest na moim poziomie, więc przynajmniej powinienem dostawać sensowne ilości ekstra tutaj. Przynajmniej na razie. A jak będzie ich mniejszy 3, to nawet będzie się dało z niej w miarę normalnie bić. Tak mi się przynajmniej wydaje, taką mam nadzieję. Good, nice. Biuro, przestań być taka miła, bo zacznę się niepokoić. Niestety nie ma póki co też jakichś nowych demonów, które moglibyśmy tu spotkać. Więc z rekrutacji chwilowo nici. A tu jest coś do... Nice. Fajnie by było teraz trafić na tego... Na jakąś Mitamę, bo Mitamy na początku lokacji dają naprawdę bardzo dużo ekspa. I powinniśmy w stanie ją odnowić. Tak, odeślemy cię do domu, spokojnie. Hej! Demony potrzebują wiedzy. I shall continue to provide support. Dobra, jedno mamy z głowy. I teraz mi to mówisz? Aha, okej. Okay. Nie mogłeś tego zrobić wcześniej, prawda? Yeah.
Dosłownie czemu mówi mi to w momencie, kiedy się wyleczyłem? Tao... Ty kurwa... no nic. Mitama? Nie. Daj Mitamę! Czy to skrzynia jest gdzieś na górze, nade mną? Jeżeli tak, to czy mam do niej dostęp jakkolwiek? Na pewno tutaj mam dostęp do Mimana, z którego mam zamiast skorzystać. Ale SM4 nie jest platformówką. O, Wiedźminie 3 się nie wypowiem, bo grałem w niego pierwsze 5 minut. Tak, można by żyć w roku 2022 i nie grać w Wiedźminę. Fight me. To są wrzasy, o no no no, to są oni, o no no no. Tu jest też kto ma questa. Swoją drogą, to jest typowy Shinji moment, chcę żebyście o tym wiedzieli. Człowiek stoi dosłownie 2 metry od save pointu, więc najpierw musi iść do potencjalnej walki, która może go zabić, zamiast po prostu iść zapisać. 100% Shinji moment. Oj. Ta hama już nie wystarcza. Mate. No chyba żartujesz. Użyj debilitate, proszę. Nienawidzę tej gry. Ależ ja kurwa nienawidzę tej gry czasem. O, chcę znaleźć Mitamę, o, dajcie Mitamę, o. Kurwa. Zachciało się Mitamę. Kodama, chcę to na Czekadopu. Dobra, chyba jakiś mam. Dostanę za niecałe gówno, ale niech ci będzie. Żeby tylko mieć chociaż raz questa zaliczonego. Ta jest manczywe. No ta Ivemany nigdy nie będę rzekał. Trochę ekstra wpadnie. No dobra. A nowy save point. To jest ten moment, w którym brakuje mi jakiegoś skilla, który pisuje Feta. Cześć. Hold up. Okej. Okay. Już się bałem, że ona ma Life Drain'a i będzie mi bardzo przykro. Nikt u mnie nie ma Life Drain'a. Prawda? Czy ktoś u mnie jeszcze miałby hamę? Fortuna miała hamę. Więc mogłem to teoretycznie wygrać. Albo używałem sekundy na tym. Na Pajdaczaku, ale myślałem. Powiem tak. Nie spodziewałem się, że będę zadawał tak mało, ok? Po prostu bardzo. Bardzo rzadko się zdarza, że używanie speli nie wystarczy. Przez to, jak duży mnożnik obrażeń one mają. Ale jak widać, czasami się zdarza. Dobra. Jaka jest szansa? To nie wygląda, jakbym był w stanie stąd dojść do abscesu. Ale spróbuję, wiecie? Bo tak na pierwszy rzut oka to wygląda, jakby trzeba było tędy przebiec, tak na hama.
Jestem pewien, że nie pożałuję swojej nierozsądnej decyzji. Czy jakoś tak? Kurwa. Pamiętaj, co mówiłem? Jestem pewien, że nie pożałuję swojej nierozsądnej decyzji. Okej, co my tu mamy? Jej, tak prosty. Czy ja jestem podatny na lód? Hicho, skurwy synu. Hicho, kurwa. Dodatku one są fajtankowate. To mnie chyba najbardziej w tym wszystkim niepokoi, bo one mają 25 poziom do mojego 20, to wiele wyjaśnia. Chyba przynajmniej na tyle dobrze. Agile, I'm like Agile Mao, am I right? To była słabość, come on! Tak się nie robi. Ale umrę. Nawet nie blisko! Czy jakoś tak? Spokojnie, ja doskonale wiem co robię. I jedna sobie mówi, że jest inaczej. W której części wiem doskonale co robię, nie zrozumiałeś Sebastianie? Spoiler, zaraz zaatakuję atakiem fizycznym protagonistę i się złoży na hita. I będzie im bardzo przykro. Ale nie byłem daleki od prawdy. Co mnie chyba w tym wszystkim najbardziej przeraża. Znaczy nie ważne, że mogę tego nie przeżyć. Ale to póki co tylko wrażenie, spokojnie. Dobra, on się wyleczył. Czemu byłem tak bardzo pewien, że dokładnie to się stanie? Więc jest szansa, że potencjalnie w razie czego przeżyje te niedobre rzeczy. Ja go nie zabiję w tę turę. Powiem tak, jeżeli teraz miałbym umrzeć od tego, że ten... że trafił w protagonistę, to nic co zrobię mnie od tego nie uratuje, więc to mnie... To wkurwie to. Nie, to nic się coś wkurwie.
O, jeszcze żyje. Holy fuck. Licho? Daj radę. Moim dużo większym problemem jest moja obecna obrona, ale to inna sprawa. Istnieje świat, w którym zabiję go w tą turę. Ale jest bardzo mało prawdopodobny generalnie. Okej, teraz... nie, pas. I po skurwysynu. To ma dużo większe szanse na to, że go zabiję. Ale podkreślam, że to wciąż jest mimo wszystko tylko szansa. Teraz Zan by musiał dobić, a nie wierzę, że dobije. Nieważne. Jestem najlepszym graczem w tego, jaki to istnieje na tym świecie. Czy jednym z tych demonów jest Mara? To jedyne, co chcę wiedzieć. Jeżeli nie, to nie traktuję tego rankingu poważnie. Nie mówicie mi, że skoczę tutaj na górę i tu nic nie będzie. Przynajmniej mam ładny punkt widokowy, I guess. Ma na samej górze. Znaczy, powiem szczerze. Nie jestem zdziwiony. Ani trochę. World of Shadows. Welcome to the world. Jakie nowe miracle dostaliśmy? To ważne pytanie. Od cholery masterkę nie chcą fizycznym, jest mam wyjebane. Demonic Discipline jest coś, czymś co potencjalnie kiedyś będę chciał. Ale jeszcze nie teraz. Teraz są priorytety. Priorytety. Moim priorytetem było głównie to, że czasami wolę, żeby to demon użył Dampnera. A nie, żebym ja to tego nic to używał. Reverse Fusion, bo tutaj na 22 właśnie mogłem no usunąć, tylko chyba Aquans i Fortuna. Co mogę jej dać? Korci coś pokoju ma buffu i coś jeszcze. Albo chociaż buffu i coś jeszcze. Ma buffu... Patra? Ma buffu Rakunda? W sumie Rakunda z plus 2. Is this demon? Is this demon to your liking? Yes. Tarukaja. Mam dużo cierpkich słów do powiedzenia na temat single target buffów, więc nie uświadczycie ich u mnie. Za level czy dwa nie dostanę tej zabawnej, słomianej kukły. Nie widzę jej to póki co. Więc albo po prostu jestem bardzo unlucky, jeżeli chodzi o to, jakie mam demony obecnie. Albo... to jeszcze nie ten poziom. Na 23 jest Genbu, na 27 jest Naga, to nie tutaj było. Na 21. Ewidentnie jestem bardzo unlucky. Return.
I tak wiele to nie zmienia, bo specjalna fuzja mi się odblokuje dopiero za ładnych parę poziomów, ale no... Dobra, któryś z demonów, które ma obecnie w drużynie, nie potrzebuje leveli jeszcze. Concentrate mech, Tarukaja mech, Lifespring. Z jednej strony tak, z drugiej strony debuffy to song. Ty potrzebujesz, a reszta nie. Czyli tak naprawdę mogę chodzić najsilniejszym zestawieniem plus amenozumy teraz. Też jest w najsilniejszym zestawieniu. W piątce żywiaków też można wszystko fuzjować. Bardziej na zasadzie, że żywiaki level, znaczy rank upują albo rank downują poszczególne rasy, tak? I wydaje mi się, że każda rasa ma rank upa, rank downa, ale tutaj nie chcę mówić tego na 100%, bo nie zagłębiałem się w żadne czarta i insegiel. Dobra, w każdym razie. Odblokowaliśmy sobie widoczną mapę, że tak to ujmę. Co jest dużym bonusem. Mam 22 poziom, więc powinienem już też móc częścią rzeczy przynajmniej negocjować. Oni niestety się do nich nie zaliczają. Więc o nich na razie sobie bardzo grzecznie i kulturalnie olejemy. Hej, 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 hello. Tutaj przy okazji objawia się jeden duży problem, który mam z mapą w SMT5. Jeżeli chodzi o to, jak widać, powiedzmy, kwestie tego, czy coś jest na górze, czy na dole, jest absolutnie nieznośna. Więc o ile samo przeglądanie rzeczy, że coś gdzieś jest, no to mniej więcej jestem w stanie stwierdzić, tak? Tak, stwierdzenie, że coś jest na tej wysokości, czy na innej wysokości, jest bardzo niewygodne. Coś mnie goni, co mnie goni? Inkubusy. Z inkubusami powinienem móc negocjować. Tylko pytanie, czy nie będę miał wpierdolu przez to, że się nimi biję. Już ponegocjowałem sobie, fajnie było. Ale fajne negocjacje. Nie mogę, mam spanko. To jest niestety 100% prawda. Na przynajmniej to podatnie na Zio. Cześć, wstawaj. Marin Karin plus 5. Plus 5. Plus 5. Co do chuja? Pytam się grzecznie, co do chuja? Dzięki. Tak, chciałem być szefem. Dobra. Przebiliśmy już tą gadkę przynajmniej raz. 2102 marki i się dogadamy. Najłatwiejszego mojego życia, czy jakoś tak? Dobra, to teraz jeszcze fajnie by było pozostałe inkubus ogarnąć, póki... Do czego była forma? Zależy jaka. Formy generalnie były do wytwarzania przedmiotów, tak bardzo ogólnie. Czy ja... Ja miałem Andrasa w party, więc mogę ich po prostu pobić. Część form była używana do wytwarzania kluczowych przedmiotów, które ci tam odblokowują rzeczy, tak? Czyli na przykład głównie do aplikacji, które na przykład sprawiają, że ściany są widoczne, jakieś tam bramy można otwierać i tak dalej, tak? Ale one są opisane jako rzadkie formy, tak? Więc na pewno będziesz wiedział i nie będziesz mógł tego sprzedać. Nie. 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 Posłuchaj mnie. Nie. Szanujmy się. Nie zacznę walki od zmisowanej aramasy. Z tego co wiem, to Oxide Graveduxa. Mogę się mylić tą.
Spróbuj. It was joke, you idiot. Wiecie, chciałem być miły. No można być miłym. Co z tego zrobię? Co za pytanie? Easy. Bez pozoru większość demonów chce być sfuzjowana. Wiem, że to wydaje się dziwne. Trzy medycynki, jasne. Tak, ja dołączył. Easy. Ale te rekrutacje ładnie dzisiaj idą. Za łatwo wręcz bym powiedział. Nie macie czasem takiego poczucia, że coś idzie za łatwo i zaczynacie się martwić przez to? Że po prostu spodziewacie się, że coś zaraz wybuchnie przez to? Bo to jestem ja w tej chwili. To jest taki, nie, o te negocjacje za łatwo idą. Nie, coś tu się spierdoli. Jeszcze nie wiem co, ale coś na pewno. Dobra. Esencja Andrasa. I pytanie, czy dam radę po tego, po tą skrzynkę. Gdzie ona jest w ogóle? Bo gdzieś tu widzę skrzynkę z chwałą. Powinna być w tym generalnym kierunku. Nie tutaj. Nie, ale jakby była tutaj na górze, to pewnie ją widzieć. W budynku? Wydaje się, że nie, ale... No i zobaczymy. Na razie chcę tu wejść trochę kasy pozgarniać. A o ile da się tu wejść na górę? Co ty tu robisz? Uciekasz ode mnie? Zero zaskoczenia. Kompletne zero. Gdzie się wchodzi na górę? Czy to trzeba po prostu z innego poziomu spaść na to, czy ki diabeł? Na pewno się uda, zobaczycie. Nie ma szans, żeby się nie udało. Łatwo. Banalnie wręcz. Generalnie ostatnio wszyscy chorują, pół mojej rodziny jest tak całkiem porządnie rozłożone. Nie mówię, że to jakieś covidy, nie covidy, ale mocno się pochorowali. Nawet to nie jest kwestia, że jakieś tam zwykłe przeziębienie czy coś źle się czują, tylko bardziej z tym już jakieś zapalenie płuc czy coś. Co trochę mnie niepokoi, ale ja na szczęście trzymam się póki co zdrowo. Zobaczymy jak długo. Dobra, pamiętacie jak mówiłem, że jestem dobrym graczem? Czas to zmienić, I guess. Żartowałem. Tu na górze już nie powinno nic być, bo nigdy sposobu, żeby tam wlecieć. Ale tutaj to już muszę zejść, jolo. Jestem w lodi. Nice. Tu gdzieś powinna być ta skrzynka. Gdzie jest ta skrzynka? Gdzieś tu na dole? Tak, tutaj na dole. Coś, under. Dobra, daj spokój. Na szczęście. Dużo rzeczy się tu dzieje. Sporo andasów. Aha, 69. Ha. Nice. Chciałbym, żeby tam dasy dały mi na chwilę spokój, bo chcę skoczyć tu. To jest ich jeszcze więcej niestety, a wiecie co. YOLO! To może pójść nie tak.
Zastanawiałem się, co może pójść nie tak, ale niestety już widzę. Chyba to akurat było bardzo miłe z ich strony, że weszło. To już niekoniecznie. Czas na prawdziwe YOLO. Chcesz może zostać? Chcę zostać. I uwaga, kiedy Protaga i umieram. Okej, nie, tym razem. Nie był Protaga, ale i tak umarłem. Fine. I get it. Au. To bolało dużo bardziej niż myślałem, że zaboli. Wiecie co? Napada jedna z tych sytuacji, w których powinien to bezpiecznie rozwiązać się cofnąć. Ale jak już tu jestem, to aż szkoda trochę. Naprawdę szkoda. Confusion Gem. Sporo rzeczy niby tutaj jest, ale tego kompletnie nie widać. Z inkubusami teoretycznie moglibyśmy pogadać. I nie wyszłoby to źle. Raczej. Tutaj. O. I wonder where this one is going. Ona nie, czy ale i wave robi. Znaczy podejrzewam, że to jest na zasadzie, że po prostu dodaje po walce ileś HP. I jeżeli ktoś ma 0, to wciąż mu dodaje te ileś HP. O! One się te losowo rozplanowały. Fajne, jak to nie jest coś, na czym mi zależało, żeby tutaj zobaczyć? A kompatęgu mają 24! Dla bezpieczeństwa. Jeszcze będę miał okazję z nimi zawalczyć, spokojnie. Nie raz, nie drugi, nie dziesiąty. Nie tyle to wielki władca Sedesu. Można powiedzieć, że okupuje tron. Ach, Belfegor. Ten jeden, jedyny raz, kiedy żarty ostatnio są jak najbardziej na miejscu. A medmajtkę masz? Czemu? Czemu miałbym mieć medmajtkę? Że te ostatnie są zawsze na miejscu. Nie jest to mój typ poczucia humoru generalnie. Tak na co dzień. Jak chcę z kibla też swoje, żeby pogadać. A to nie jest kibel. To jest góra, na której ktoś sobie po prostu ustawił swój własny klub. Jego wina. Trzeba było się ustawić w jakimś bardziej odizolowanym miejscu, gdzie nie można sobie po prostu wejść. A teraz jeszcze nie będzie narzekał, że o, jak ty śmiesz. Nie, odwróćmy się tutaj. Bo generalnie dość szybko mi się spadło jako tak, a podejrzewam, że stąd mogę trochę... Może nie tyle więcej, co inne rzeczy poodkrywać. Na pewno nie ucieknie. Dlaczego nie jestem zdziwiony? Przestań mi uciekać.
Hej, tego nie mam wcześniej. No, myślę, że to grę. Znaczy, podejrzewam, że jeżeli chcemy Mitamy takie normalne, to... Znaczy, jeżeli chcemy zgadnąć rzeczy z Mitamy, to po prostu trzeba je znaleźć na polu, a jeżeli chcemy je farmić, to można takich tutaj, ale dopiero na wyższych poziomach. Z tych kreparek, w sensie z Mitam... Zależy z której. Z jednej na pewno wpadają przedmioty do pieniędzy, czy tej relikwie, z dwóch wpadają przedmioty do lowania demonów, albo to tego nie istnieje. Dobra, drugich naszych ludzi do uratowania. Hej! Tak, Netherworld będzie znany tej pory jako Dad. Nasz no standard, nie standard. Hey, listen up. There's something I want to ask you. That cool? Well, can I? Nie. It's about your human friends. How come they got kidnapped exactly? Powiedziałem nie, ale niech ci będzie. Przeleciały demony i ich porwały. Right. You don't know either then. Oh well, guess we'll just have to. To prawie, jakby w JRPG-u była fabuła. Najgorzej. Przecież tylko w JRPG dla walki, a nie dla fabuły. Dawaj, gdzie dalej iść? Tutaj ktoś chyba na dole jest, ale najpierw... Dobra, zejdźmy tam do niego. Jo. Przedem cię uratować. Nie oszukujmy się, wykrywanie hitboxów wbrew pozorom nie jest aż takie oczywiste i nawet duży tytuły mają z nimi problemy. Pozdrawiam najnowszy tytuł AAA Techlandu. Dobra. Czwarty jest tam. I pytanie, jak tam w miarę sensownie dojść. Aż nie, ja się najbardziej śmieję z tego, co wczoraj na przykład... wydaje mi się, że wysłałem też na urlopki. Co NPC po prostu spadł z niebios, bo czemu nie? Au. Au. To nie może się dobrze skończyć. Miałem nadzieję na kryta. Byłem strasznie naiwnym człowiekiem. Dobija na masa, czy nie dobije, czy nie dobije, czy nie dobije? Nice. Znaczy, ja to bym powiedział, że nie muszą być wcale poza zasięgiem twojego wzroku, okej? Okay? Jeden z NPC-ów bardzo intensywnie krąży teraz po sieci. Że po prostu tak mu głowa wiruje, że to jest po prostu niedorzeczne. Au. Dziwię się, że Pirate Jackowi poziom nie wszedł, ale... Czemu się? Jeżeli do mnie dołączysz... Sfuzujecie? O! Ktoś tutaj chce być sfuzjowany z gorącą 18. Medycynki jeszcze mam na szczęście. Jest jednak szansa. No i co?
Kolejny demon do kolekcji. Wydaje mi się, że z tego co tutaj sobie generalnie lata, to powinno być chyba wszystko. Przynajmniej taką mam nadzieję. Znaczy, no biorąc pod uwagę, że tam w nosy on bodajże jest do questa, to tym gorzej. Spike, powiedz, że jesteś podatny na ogień. Proszę. Proszę, proszę, proszę. Au, jeszcze żyje. Au, pudło. Aha. Mam źle wrażenie, że jak teraz zrobię coś niemądrego, to pożałuję. A co zrobię tak? Ile ty masz chyba? Mało. YOLO! Dobra. Teraz nie umrzeć z Rakshas i będzie ok. A to trochę bolało. Ale zaczęły pijać magasuchi. Żeś nie umierać. Pytanie, czy damy radę? Chciałbym wiedzieć, że dam radę, ale nie jestem tego taki pewny. Dobra, on poszedł spać, więc jego mogę na razie olać. Ważne, żeby ten drugi padł tak naprawdę. Chyba, że jestem w stanie go dopić w tej turze? Au! Udało się! Jestem zdziwiony, że to się udało. Poziomy! Fire Jump, Life Drain, Concentrate. Nie bać Concentrate'a. Kadokadza. Jak się wpisywało kody? Szczerze? Nie pamiętam. Oh boy. A to ci dobry mem. Buffu. Ale by fajnie było mieć buffu w drużynie, co nie? Kurwa no. A drugi nazija. Zastanawiam się, czy dam radę. Powinienem dać radę, ale to będzie ekstra jedno, jeżeli się uda oczywiście. A powinno się udać. Pozostałe raczej uciekną. Jeżeli ktokolwiek zostanie, to powinienem mieć jeszcze czas na Spyglassa. I dobicie jej. A tak, to miałem jedną połówkę tury, więc tak bym nic nie zrobił, więc szkoda ich planować. Dwa poziomy! Jak już mówiłem wcześniej, Lifelinga nie chcę. Klikam. Jak już musisz. Lunch, wow. Uno momento, bo dzwoni do mnie.
Przysięgam. Gadanie z rodziną zawsze sprowadza się do tego samego. Rozmowa się nigdy nie kończy, chyba że się powie, że się jest bardzo zajętym i że w danej chwili ja nie mogę. A zazwyczaj nawet nie ma takiego momentu, żeby to powiedzieć po prostu, tak? Bo jak jeszcze jest jakiś taki moment, że mogę to powiedzieć, że ej, słuchajcie, no jestem teraz zajęty i no średnio mogę gadać, no to jeszcze pół biedy. Bo zazwyczaj nawet na to nie ma czasu. Co i teraz jak o tym myślę, powinienem pewnie. Zrobić bardzo mądrą rzecz. Wiecie? 7 giga update'u? Tylko? Psz, proszę cię. Co ty wiesz o 90 gigabajtach update'ów? To są dopiero update'y, a nie. Wracając do mądrych rzeczy. Zobaczę, czy mogę coś teraz fuzjować. Welcome to the world of shadow. A zgaduję, że w specjalnych fuzjach. No nie, dopiero na 29, więc. Trochę wyczepka. Co tutaj mi się pojawia? Hanio. O właśnie, Kaya no Hime. Ta, którą wcześniej widzieliśmy. Co ona ma? Harvest Dance to ciekawa umiejętność. Harvest. A dzisiejszy Wazer ma powtórkę literę. Z tego co pamiętam, to nie. Ogólnie bardzo rzadko widzę powtórki na Wazerach. Harvest Dance to generalnie Dia plus 2 razy Rakukaja, co na protagonistę się nadaje idealnie, tak? Ale tak ogólnie to... Co my tutaj mamy? O, Niki, Kurihime, Bug, Sinugami, Kopatengu, Poltergeist, Mananangal. Jezu, przysięgam, mówienie Mananangal jest takie dziwne. Przy okazji ma tę rundę z Life Drainem połączoną. Niektóre z tych chińskich są naprawdę ciekawe. Cześć, Sweetwater. A czy coś stąd mi się opłaca fuzjować jako tako? To jest pytanie. Kurihime może? Tylko to z czego ją fuzjuje jest takie sobie? Chociaż... Najbardziej będzie mnie denerwowało w tej sytuacji to, że fuzjując ją będę miał tylko 5 slotów. Bo jednak trochę tych skilli do przeniesienia jak widać jest, tak? I szkoda by marnować to co już jest. Dylematy. No, Babaxa akurat chyba mogę sfuzjować. Czy on się nie szum? Czy Makajama plus Siphon to whatever? Mam modo plus 5. Mów mi jeszcze. Dobra, tak zróbmy. Is this demon to your like? Silny demon od ataków typu Dark, nie będę narzekał. Dopiero teraz zauważyłem, że Bugs ma w swoim wnętrzu czaszki. Jakoś nie zwracałem na to wcześniej uwagi. Dalej. Generalnie w idealnym świecie chciałbym mieć dosłownie wszystkie demony, tak? Ale... Tak jak ktoś wcześniej tutaj zresztą pisał, że... Koszty przyzywania rzeczy z kompanią są trochę za wysokie, więc trochę nie jest to optymalne, że się tak wydarza. O niego będę mógł zekutować. Zresztą Kaya no Hime też mam wrażenie, że można zekutować. Ale Hanioła nie można, ale fuzjowanie Hypixie i Berhanioła mi się średnio widzi. A ciebie jakbym chciał? Bo czekaj, ty masz od cholery magii za Namuto. Jezu, ale dużo możliwych opcji na to jest. Mogę to iść teoretycznie, tak?
Idealna umiejętność. Dobra, zróbmy to tak, zróbmy to tak i zróbmy to tak. Pewnie będę zamieniał, jak dostanie poziomy jakieś. The pleasure is definitely mine. Spicy. A czy coś jeszcze tak na szybko mogę? Nie. Chyba, że to, ale to też... Najgorsze jest to, że w tym setupie, jeżeli demon nie ma affinity na coś, to człowiek tak bardzo nie chce, powiedzmy, używać tego, używać jakichś skilli. Może tak. Chcę teraz generalnie sfuzjować jak najwięcej demonów po to, żeby mieć więcej slotów na potencjalne rekrutowanie. O, Rickarm! Co ja w jednej serii bez Rickarma? To samo co zawsze. Czy coś nowego się pojawiło? Zgaduję, że nie. Nie. Przynajmniej demon, który możemy studiować. Jeszcze tylko z kompendium zerknę. Też podejrzewałbym, że nic nowego nie będzie. A, jest Berif. Jest Shanwu. Makami. Ja nie wiem, że część z tych ras jako tako w ogóle nie występuje poza tym. Poza fuzją. Więc je na pewno będę musiał pofuzjować, tak? Na przykład z tego, co tutaj mamy, tak? Eltysa nie będę mógł spotkać. Obaryony widzieliśmy. Sudame widzieliśmy. Flamis, Archangel nie wystąpią. Takemina Kata podobnie. Shisa nie występuje dziko. Czyli Holy, Awatary. Więc podejrzewam, że jeszcze będę miał okazję się wykosztować, że tak to ujmę. Albo któregoś razu po prostu sobie zrobię taką rundkę, żeby pozbierać demony, ale to na pewno nie w tej chwili. Cześć Nimanów, esencja Makamiego. Pamiętacie, jak narzekają na ilość pieniędzy, które muszę wydać na kompendium? Już nie wygląda to aż tak źle. Dobra. Teraz jeszcze tylko pozamieniam sobie demony na te, które potrzebują skilli. Czyli na przykład Rakshasa Charge'a? Charge. Ech. Bach się może więcej nauczyć i jego jak najbardziej chętnie wrócę. Tylko właśnie pytanie, czy jego... Zalma Madness Needle. Dobra. Koniec bawienia się tutaj. Możemy lecieć zwiedzać dalej. I potencjalnie chciałbym jeszcze coś zrekrutować, ale nie wiem, czy będę miał potem okazję. Na pewno widziałem, że Kopotęgu tutaj sobie biegały, zresztą walczyłem z nimi jak tak, więc one by się nadały. A tak to jeszcze przez chwilę obawiam się, że może nie być nic za bardzo do rekrutowania. No i zobaczymy. Gdzie jest ten ostatni ludź? Tutaj gdzieś chyba? Ten abses, którego się już pozbyłem?
Masz na myśli? To tylko świat demonów, nie przejmuj się. Drobiazg. A uczniowie uratowani. Ale demonów zostało poziomy. Zanma, bardzo nice. Bestial Bite się przyda, bo Bax jest bardziej fizyczny. Chociaż i tak ma Berserker Goda, więc może nie powinienem. Mamuda zastąpi Dustomę. A tutaj więcej już nie ma ludzi. Poza to jedna osoba, która jest właśnie przynoszona przez demona. Te przesłaba się chcą zobaczyć to po prostu. Dobra, mamy nasz nowy cel. Czy jest jakoś bardzo daleko? Nie aż tak. Tylko mam wrażenie, że powinienem chcieć jeszcze spaść na most. Bo stąd raczej na niego nie wskoczę, a tam skrzynka jeszcze na mnie czeka. Bo jak zgadnę tę skrzynkę, to wydaje mi się, że to będzie chyba wszystko. Znaczy oczywiście pomijając to, że jest tu jeszcze pewnie cała masa mimanów, które mógłbym zgadnąć. Jakbym się jakoś bardzo postarał. I to, że będę naiwnie próbował przekonać o niego do swoich racji. A on mi spuści w pierdol. Spuści mi w pierdol, czy nie spuści mi w pierdol? No teraz to na pewno. Na szczęście to, że mam Agasuki, absolutnie nie przeszkadza mi w tym, że mogę z nim pogadać. Dzięki. Chciałem być szefem. Wiecie, to działa już któryś raz. Au. To było bardziej niż myślałem, że zaboli. Szereg szaldy? Akurat tyle mam. Pieniądze, trochę dużo, ale niech ci będzie. Trochę many, niech ci będzie. Łatwo. Łatwiutko. Banalnie wręcz. Przy okazji mnie nie zaatakowali z tego. Z zbuffowanym Magasuki. Jest tym lepiej. Ta sama grupka. To już powinniśmy mu wprowadzić po prostu. Nikt tu mnie nie ma niestety z Io. A szkoda. Przydałoby się. To ja to zrobiłem. Bo jestem niemądrym i nieasannym człowiekiem. To jest najlepsza odpowiedź. Ej, myślałem, że może dobiję. Au, to bolało. Interesujące. Obecnie podatnie z Io 1 na Hamę. Wiesz co? Jolo. Nie weszło. Nie tym razem. Myślałem, że może się uda, ale aż tak dobrze to nie ma. To jest zaczynka na kolor postać. Nice. Znaczy domyślam się, że nie jest to nice, ale... Nice. O, to było nice. Powiedz mi, że śmiało, dawaj. Nie obiecuję, że się zaśmieję, ale opowiedzieć możesz. Chyba nie dam rady. No niestety nie dam rady tutaj przeskoczyć. Byłoby zbyt fajnie i zbyt łatwo, I guess. No to tutaj mimo na widzę. Przejść chwały. Francuski bocianża bojad. Noise.
Ale może na sposób, żeby stać się społecznym silny. Ciekawe, któż to może być tym sposobem. Nawet nie powiem, że co, ale kto. Biorąc pod uwagę, co widzieliśmy. Czy jestem w stanie tu wejść na górę, czy muszę się teleportować? Miałbym nadzieję. Tutaj mogę wejść prosto. Ja nie będę kłamał, że nawigowanie po SMT5 to moja najmniej ulubiona część tej gry. Bo jest wiele miejsc, gdzie bardzo łatwo jest się jakoś namieszać. Dość mocno. Czy ja stąd wejdę na ten nieszczęsny most? Mam nadzieję, że tak, ale ewidentnie nie to razu. A może to razu? To nie wygląda, jakbym miał tu wejść. Więc chyba... Wydaje mi się, że będę mógł... Tak, będę musiał ten czy po prostu wrócić się na sam początek i stamtąd spaść na most i przebiec tam. No dobra. Jak muszę, to muszę. Ale przynajmniej to powinna być ostatnia rzecz do zrobienia w tej części mapy, więc o tyle dobrze. Nie licząc oczywiście jakieś spawnujące się rzeczy albo rekrutowanie demonów, tak? Bo teoretycznie mogę to jeszcze znaleźć przynajmniej tego kopytęgu. I nie wiem czegoś jeszcze nie. Czy tu nic nie ma? Nie, są andrasy same. To nie. Tu jest więcej andrasów i tam na końcu tej autostrady powinno być. Miałem nabić karpatkę. Ja sobie codziennie mówię, że tak, dzisiaj jest ten dzień, kiedy wezmę się za tłumaczenia. A potem patrzę na termin i tak... Jeszcze mam czas! Słynne ostatnie słowa. Generalnie. Niman. Streamy ważniejsze. Streamy! Inne giereczki. Dużo jest rzeczy, które ewidentnie okazują się ważniejsze. No dobra. Czy możemy stąd spaść tam na dół? Ciekawe, czy na tej wersji jest jakiś miman? Nie widzę, żeby był. Ale jak już mam okazję sobie przebiec, to sami szkodzi. Nigdzie tutaj nie widzę żadnego. Było warto! Czekaj, dopy. Akurat to jest coś, na co nigdy nie będę narzekał, że Amano taką mi znajdzie. Bo czekaj, dopów z doświadczenia mam wrażenie, że zawsze jest za mało. Czy jest to coś na górze? Nie wygląda. A wydaje się, że to takie oczywiste miejsce. Prawdopodobnie znajdziemy demon tam, dokąd się udajemy. Ops. Jeżeli tutaj na górze nic nie ma, to może coś na dole będzie. To jeszcze się upewnię. Nie, no nie widać nic. Nie, chyba rzeczywiście. Może tu nic nie być. Wyjątkowo. To jest dziwne, bo takie miejsce, że... Ładne, żeby coś schować tutaj. Co nie? Kurczę, taki idealny wręcz. Nie, może jutro. I know that. Prokrastynacja to najsilniejsza moc rządząca tym światem. Zawsze można coś odłożyć na jutro. Nawet jeżeli ten mi był na wczoraj, to i tak może być na jutro. Nie da sobie mówić, że jest inaczej. Young man, I have a question about that student, tak? She had Lamu take the lives of two fellow students. Is it truly right for us to bring her back with the rest? Tak.
Głównie dlatego, że ta o tym chce. It's the will of her holiness. And since someone wishes for the safe return of a friend, it's only natural to make efforts to see that wish granted. Znaczy inna sprawa, co się z nią stanie, jak już wróci. Insight, I feel as if I understand human behavior a little more. Well, we should move on. Już niedługo bunt maszyn. Znaczy no, z tym bezkarnie to też różnie bywa, bo czasami może być tak, że masz na przykład codziennie naliczaną karę i wtedy to nie do końca jest bezkarnie. Na pewno mi się uda. Tajiti, po moim pływa trupie. Tak. O. Ale miły dogę. Musiałem zabić wiele demonów? A to nie jest twój zapach? Jak bestia? Halo? Jakaś połowa mojej drużyny jest teraz podatna na ogień. No dobrze, rozumiem. Chciałem dobrze. Kto ma u mnie? Najgorsze jest to, że jedna jest smugbola teraz, nie wiem. Idź w chuj. Ja tego nie przeżyję. Zratowałem. Skrzynka. A w skrzynce coś wartościowego? A mi ta soda. A, to jeden z tych przyniosów, z których pewnie nigdy nie korzystam. Bo jeżeli już obywałem z jakiegoś statusu, to i tak jestem praktycznie martwy. Chwilę, co? No nie jest zazwyczaj aż tak źle. Zazwyczaj. Calamity suta. Calamity... Nie pamiętam, czy Calamity były od ataków Almighty, czy były od statusów. Jedna swojka. O boj, zaraz będziemy wchodzić w najlepszą część tej strefy. Chyba. Chyba, że coś mylę. Nie, tutaj jest po prostu jaskinia. That's it. Jaskinia, w której mam zamiar mieć kompletnie wyjebane na wszystkie możliwe inugami. Że jest ich tu jakiś milion? Nie przejmuję się tym ani odrobinę. Ej, słuchajcie. Na pewno tym razem się uda. Okej. Okay. Dzięki! Ale fajny fire shot. Wiecie? Dobry pies. Chcesz mi powiedzieć, żeby kopać? Czy jestem człowiekiem? Tak! Wyrzucić mózg? Ale gdzie? Au! Głębokie filozoficzne myśli psa, który kazał mi przechwilą kopać się w ziemi. Nie wiem, co o tym sądzić. No, Mitama. Mitama, na którą nie będę miał słabości. Wait for it. Albo jeszcze lepiej nie będę miał Spyglassa, bo to mój ostatni. Zan. Jednak Zan mam na szczęście. Easy. Dobra, to teraz tylko kwestia jest tego, to oni są na buffu i hamy. Oczywiście hamy na niczym nie mam. Kurwa. Hmm.
Właśnie ja zazwyczaj kupuję hurtowo, tylko teraz cierpiałem trochę na niedobór pieniędzy, taki, że nie byłem pewien, czy mogę sobie na to pozwolić. Au, on jest bardziej tankowaty niż myślałem. To znałem też jako, ale ja jestem w dupie. Kurde. Kurde! Nie weszło instant kill, smutno mi. Fire Breath i cała moja drużyna umiera. Nie tym razem, na szczęście. Dobra, zatem tak. Wiem co robię, chyba. Chyba. Łatwo. 26. Esencjalny Ukamiego. Relikwia za kasę. Zwrócimy mi te szardy, czy coś. Mazio. Mazio za nas ma buffu. Brzmi jak plan. Bo Affinity. Niestety SMT5 to nie jest gra, w której mogę sobie casualowo robić się demony ze wszystkimi żywiołami. Głównie dlatego, że Affinity istnieją. Jest mi z tego powodu bardzo smutno, ale jednocześnie jakaś tam specjalizacja i w ogóle. Zaśpiewam. Wow! Kurwo! Czy naprawdę mój głos do śpiewania jest taki okropny? Smutek. Zatańczę? I noga mi ewidentnie woli Au, nie mam! No dobrze. Rozumiem. W porządku. Ja to rozumiem. Jest to dla mnie absolutnie zrozumiałe. Nie mam absolutnie żadnego problemu z tym, jak to się skończyło. Żadnego. Czemu tam jest? Coś, co się świeci. No jest coś, co się świeci i nie mogę zobaczyć, co to jest. To wygląda, jakby tam było magacuki. Bo prawdopodobnie jest, tylko trzeba to jakoś dookoła obejść. Mówię wam, było warto tu przejść. Było warto. Kurwa. Watch me. Nie ma litości. Zero litości. A nie, jeszcze żyją. I pudło. Dobra. Nie jest jeszcze aż tak ten nóż, na całe szczęście. Nie no, ale pozytyw jest taki. Jeszcze 3 poziomy i będę mógł mieć Anahitę. To jedyny pozytyw, jaki jestem w stanie wysnuć po tym, jak odwiedziłem tę wspaniałą lokację. Ale nie. Ja przepraszam, co to jest za hitbox? Nie rozumiem. Przekazałem w końcu tego cefowi, prawda? Nie, bo uznałem, że jest mi kompletnie niepotrzebna. No to zaraz zobaczymy, jak was będzie mi niepotrzebna i jest. Uznałem też, jak zobaczymy, który z tych 5 krytów mnie zabije.
Myślałem, że on to przeżyje jeszcze. Nie jest źle! Czy coś? Mogło być gorzej! Kopium. Jakie save pointy w pobliżu? Nie ukrywam, nie pogardziłbym. Zwłaszcza, że z tego pamiętam, tutaj czeka mnie szwadron egzekucyjny. Nie, to jeszcze nie jest szwadron egzekucyjny. Szwadron egzekucyjny właśnie po mnie jedzie! Zostaw mnie. O, gdzie jest ta skrzynka? Jak się do niej dostać? Ocean w pobliżu. Ktoś to krzyżacy. Ej, w sumie. Teraz jak o tym wspominasz. To ma niebezpiecznie dużo sensu. Chyba krzynka jest. Esencja inkubusa. Esencja inkubusa. Flamu jest tu, bo jest to bardzo blisko prawdziwego Tokio. No sobie biorąc pod uwagę, że stamtąd przechodzimy, to ma to sens. Może samochody? Vehicles? Oh, so that's what these are called. Well, what are they for? My, ludzie, jesteśmy biednymi istotami, które mają tylko swoje własne autonogi, więc potrzebujemy czegoś, co nas będzie wozić. So these things let you move around without having to get up and walk yourself? That's amazing! Like, super useful. Oh gosh, humans really are incredible. I wish I could have seen these vehicles zipping around all over the place. It sounds so cool. Autonogi to prawie jak samochód. Nie oszukujmy się. Wezmę się szybko. Sprzedam. Tak, idę się sprzedać. Na wypadek, jakbym jeszcze tego wcześniej nie zrobił. Ajej. Od razu człowiek się czuje bezpieczniej, tak wam powiem. Czy gdzieś przy jest możliwość złożenia Amanozaku w ofierze zamiast za niebie jakiś czakra eliksir? Not really. Przykro mi. Welcome to the world of shadows, where demons gather. Powiem tylko, że jest trochę więcej o niej mówione, jeżeli to w jakikolwiek sposób cię pociesza. No, bo ja nie mam Jacka. Ile? Ile? 37 600. Wiecie, co jest jeszcze gorsze? Że takiego zwykłego akwansa mogę mieć za 2000. A z kompendium wyciągnięcie go kosztuje 30. What a game. Wydaje mi się, że nie ma też jeszcze za bardzo tego
chwały na coś, co mógłbym chcieć, więc chyba na razie po prostu wstrzymam. Co najwyżej mógłbym dać Warriors Conception, żeby staty przechodziły, ale to też nie jest aż na tyle dużo, żeby się opłacało. No tak a propos, to może kiedyś w dalszej przyszłości, na to mnie nie stać, Empower Ring Cheer to dobry mem. Żywiołowe mastery mam wywalone, supportowe też. Dobra, innej sobie nic tu po nas! I chyba skorzystam z tej okazji, że doszliśmy do ładnego save pointa w nowej części tej strefy, żeby na dzisiaj skończyć. Mamy już, powiedzmy, jakiś tam cel postawiony na najbliższego syma. Fajna śmierć bez zapisu. Nie wiem, co implikujesz. Będziemy mieli tego abscesa do pobicia, będziemy mieli ludzi do znalezienia, będziemy mieli wpierdol do zgarnięcia. Stare dobre SMT. A na dziś to było tyle. Dzięki za liczne przybycie i widzimy się w następnym razem. Trzymajcie się po. Cześć.